strasznie miło z tego powodu, że spotykamy się z powodu festiwalu już po raz siódmy. Dzisiaj oczywiście w czasach pogoni za newsami muszę Państwa przekonać, że Festiwal Muzyki Paschalnej Muzyka Poetica to jest właśnie news. Jest taki poeta niemiecki, który się nazywa Friedrich Rückert. On powiedział, że powiedział coś takiego: tam gdzie jest kwiat, musi być wiosna, a tam gdzie jest wiosna, wszystko wokół, wszystko wkrótce zakwitnie. Mam na myśli sytuację, w której, nie wiem, zbudowanie teatru albo sali koncertowej powoduje, że nagle ten teatr albo sala koncertowa skupiają wokół siebie ludzi, którzy coś chcą robić, którzy chcą się spotykać. I w dzisiejszych czasach musimy obserwować, czy rozumieć sztukę nie tylko jako taką sytuację, że na scenie odbywa się coś tam i siedzi publiczność i słucha tego i nie może się ruszyć, oddychać i przeszkadzać wykonawcom, tylko musimy potraktować sztukę jako pretekst do tego, aby ludzie się spotkali, aby patrzyli sobie w oczy, aby po prostu tworzyli społeczeństwo. Natomiast jeśli jeszcze w dodatku sztuka powoduje, że ludzie robią coś wspólnie razem, robią wspólnie coś skomplikowanego, to jest to już tak naprawdę olbrzymi krok w kierunku tak zwanej innowacji. To znaczy innowacja to jest niezwykle istotna rzecz w dzisiejszych czasach, dlatego że jak Państwo wiedzą, są takie kraje, znaczy są takie rejony świata, gdzie mieszkają społeczeństwa innowacyjne, które idą do przodu, rozwijają się, są coraz bogatsze, a są takie rejony świata, gdzie jest bieda, gdzie jest wegetacja i tak dalej, i tak dalej. I tylko innowacja jest tym elementem, który nas popycha do przodu. I jeśli chodzi o muzykę, to w Wenezueli jest realizowany taki program, który powoduje, że w 400 ośrodkach jest 700 tysięcy dzieci ze slumsów, biednych dzieci, które dzięki edukacji muzycznej są, mają możliwość jakiegoś awansu społecznego. W Chinach są, jak Państwo wiedzą, tam jest dość dużo ludzi, więc w rezultacie są tam miliony dzieci, które uczą się grać na fortepianie, ponieważ umiejętność gry na fortepianie jest tam dowodem awansu społecznego. W Szwajcarii ostatnio, kilka lat temu, było referendum, w wyniku którego zdaje się, że jakieś 75% społeczeństwa opowiedziało się za tym, żeby dzieci, wszystkie dzieci miały powszechny dostęp do nauki muzyki. Natomiast w Estonii, proszę sobie wyobrazić, jest festiwal choralny, który polega na tym, że co 5 lat odbywa się wielkie święto śpiewu skupiające 100 tysięcy publiczności i 30 tysięcy wykonawców. To jest coś takiego jak, nie wiem, gigantyczna opera leśna w Sopocie, gdzie raz na 5 lat odbywa się festiwal. I ten festiwal się odbywa już od 150 lat, a jak Państwo wiedzą, Estonia istnieje jako państwo dopiero po I wojnie światowej. Także to jest taka sytuacja, że można powiedzieć, Estonia wyśpiewała sobie niepodległość, czyli wspólny śpiew stał się elementem scalającym społeczeństwo. I z tych wszystkich powodów takie przedsięwzięcia artystyczne, jak właśnie Festiwal Muzyka Poetica, jest strasznie ważnym zdarzeniem na mapie artystycznej Tarnowa. I teraz mamy już 7. edycję, co oznacza, że festiwal jest pewnego rodzaju wartością jako marka w całości. To znaczy festiwal ma taki... ma bardzo podobny kształt co roku, czyli zaczynamy zawsze w środę i gramy do soboty. Są 4 koncerty i każdy z tych koncertów po tych 6 latach przeszłych i również w tym roku stał się jakością, która jest jak gdyby gwarantowana sama z siebie, czyli każdy koncert, który odbył się w przeszłości i który odbędzie się w tym roku, jest, prezentuje tak wysoką jakość artystyczną, że jakby przyjście na festiwal
powoduje, że bez względu na to, który koncept Państwo wybiorą, przeżyją Państwo coś, co jest w jakimś sensie niepowtarzalne. W jakimś sensie mówię dlatego, że dzisiaj też tak się jakoś porobiło, że pęd współczesności powoduje, że my czasami tracimy zdolność zauważania rzeczy niepowtarzalnych, czyli tak naprawdę nie, zapominamy, że nie wiem, piknik w ogrodzie można zrobić co sobotę, natomiast jeśli się przegapi sobotę festiwalu właśnie paschalnego, to taka sobota już może nie wrócić. I przechodząc do programu, festiwal otwiera koncert zespołu Alta Capella prowadzonego przez świetnego polskiego klawesynistę, który jest laureatem paszportu polityki, nazywa się Marcin Świątkiewicz i poprowadzi program, który obejmuje m.in. dzieła polskiego baroku. W czwartek i piątek będą bardzo eleganckie kameralne koncerty z świetną polską flecistką, która się nazywa Dominika Staszkiewicz. Ona jest taką bardzo skupioną na muzyce, nieco i introwertyczną, i ekscentryczną artystką, która pokazuje największe dzieła repertuaru barokowego od Bacha poprzez te wszystkie nazwiska, które weszły do kanonu literatury światowej. Natomiast w piątek gwiazdą jest Krzysztof Firlus, absolutnie świetny gambista, który będzie grał na instrumencie szczególnie predestynowanym do tego, żeby zabierać publiczność w świat czegoś taki bardzo intymny, bardzo osobisty, i myślę, że to są takie dwa wieczory, których tak naprawdę oczekuje publiczność każdego punktu na mapie kulturalnie świata, w tym sensie, że wszędzie są ludzie, którzy chcą przyjść na koncert, który nie jest zakrzyczany w taki sposób, jak to się zwykle robi, że wielkie ilości ludzi, i na widowni, i na scenie, hałas kolorowe światełka i tak dalej. To są takie koncerty, za którymi publiczność tęskni, ale nie ma ich na co dzień. Także z tego powodu te dwa koncerty będą na pewno wielkim przeżyciem dla ludzi poszukujących jakości. Natomiast w sobotę jest wydarzenie, z którego ja osobiście bardzo się cieszę, ale myślę, że wszyscy powinniśmy być dumni. Mianowicie Festiwal Muzyki Poetyka w tym roku zostaje w sposób taki realny, zakorzeniony w rzeczywistości społecznej. To znaczy, wykonamy pasję Bacha, pasję według świętego Mateusza, czyli jedno z największych arcydzieł w historii muzyki klasycznej. I to wykonanie będzie polegało na tym, że oprócz artystów kapeli krakowieńskiej, czyli solistów i orkiestry grającej na historycznych instrumentach, będzie wielki chór społeczny, to znaczy nazwaliśmy to chór mieszczański. Początkowo była mowa o tarnowskim chórze mieszczańskim, ale jak się Krakusi dowiedzieli, to zarezerwowali autokary i przyjedzie 80 śpiewaków, śpiewaków amatorów z Krakowa, i oni dołączą do głównego chóru, czyli do jak gdyby połączonych chórów tarnowskich, bo oczywiście chór mieszczański, tarnowski budujemy w ten sposób, że środowiska chóralne, które są obecne w naszym mieście, włączają się do tego przedsięwzięcia. Jestem absolutnie z tego powodu strasznie szczęśliwy, bo w ten sposób Festiwal Muzyka Poetyka nawiązuje realny dialog z publicznością, ze społecznością miasta, i to jest coś, to jest model działania, który promuje festiwal w tym sensie, że w bardzo wielu miejscach w Polsce działalność kulturalna odbyła się trochę według takiego starego modelu, to znaczy publiczność i społeczność miejscowa jest sprowadzana do jakby roli tylko świadka, natomiast tutaj mamy ten dialog i uczestniczenie,
które jest niezwykle ważne, to znaczy dzisiaj na całym świecie w taki sposób prowadzi się działalność kulturalną, w taki sposób udostępnia się wszelkiego rodzaju zbiory, nie wiem, muzealne, kolekcje biblioteczne, żeby ludzie mogli z tego naprawdę korzystać. To znaczy biblioteki zaczynają być czynne do późnych godzin wieczornych, galerie sztuki są umieszczane w takich miejscach, żeby publiczność niemalże przypadkowo mogła wejść i tutaj Tarnów jest też w tym sensie liderem, że to, co się dzieje na budynku dworca kolejowego jest no, absolutnie światowym działaniem i ja zawsze się bardzo cieszę i czytam informacje o tym, że właśnie budynek dworca w Tarnowie żyje. W przeciwieństwie oczywiście no, do bardzo wielu dworców kolejowych, o czym Państwo wiedzą w Polsce, które no, nieraz umierają. Także Festiwal Muzyka Poetica po raz siódmy. Otwarcie z zespołem Alta Capella i między innymi muzyką polską, potem dwa niezwykle wyrafinowane, intymne, ale równocześnie bardzo przyjazne dla szerokiej publiczności koncerty kameralne i na końcu wykonanie pasji według świętego Mateusza z tarnowskim chórem mieszczańskim jako projekt z jednej strony wysoce artystyczny, ale z drugiej strony jako projekt społeczny, angażujący społeczności artystyczne miasta.